Tak. Jeszcze raz dzień dobry, po raz kolejny. Proszę Państwa, teraz rozpoczynamy trzecią część naszej konferencji i jakby wychodzimy za granicę, ale po to, aby przyglądać się sprawom polskim z zagranicy albo jakoś oglądać je w międzynarodowym kontekście. I jako pierwszy referat wygłosi pan profesor Krzysztof Tarka, kierownik Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. I to będzie referat Rozwydrzeni Janczarzy i Kukła Moskiewska. Środowiska emigracyjne w polskim Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennego. Proszę Państwa, przedstawiając reakcję emigrantów, opinie i poglądy różnych, nie słychać, opinie i poglądy różnych środowisk emigracyjnych w polskim Londynie, no właśnie na wprowadzenie stanu wojennego, nierzadko taki, powiedziałbym, emocjonalny charakter tych opinii. Często będę się odwoływał do jakichś cytatów czy fragmentów wypowiedzi różnych osób. Nie zawsze czy nie każdorazowo tutaj w swoim wystąpieniu zaznaczając może, że to będą cytaty. Proszę Państwa, w ciągu 16 miesięcy polskiego karnawału w wypowiedziach emigracyjnych działaczy i publicystów dominował taki umiarkowany ton. Emigranci no, obawiali się po prostu, że radykalizacja działań Solidarności mogłaby sprowokować sowiecką interwencję, no i nie chcieli nawet w jakiś pośredni sposób, że tak powiem, do tego się przyczyniać. Ta umiarkowana retoryka diametralnie zmieniła się po wprowadzeniu stanu wojennego. Tak? Rząd emigracyjny i większość tamtejszych środowisk w polskim Londynie no, ostro, zdecydowanie krytykowała politykę generała Jaruzelskiego, no choć jak będę mówił na koniec swojego wystąpienia, znaleźli się również i tacy emigranci, którzy chwalili dyktatora. Już nazajutrz po 13 grudnia 1981 roku rząd RP na uchodźstwie stwierdził w takim specjalnym oświadczeniu, że wprowadzenie stanu wojennego jest rozpaczliwą próbą ratowania systemu komunistycznego w Polsce, w kraju, w którym, jak zaznaczono, komunizm zbankrutował. Autorzy tych słów nie mieli wątpliwości, że decyzja o zdławieniu Solidarności no, została narzucona przez Związek Sowiecki. Na kolejnym posiedzeniu 17 grudnia rząd RP w Londynie uchwalił apel do wolnego świata. Ten apel został rozesłany do wielu zachodnich rządów, instytucji międzynarodowych, został też ogłoszony oczywiście w prasie emigracyjnej. Pod tym apelem podpisał się prezydent Edward Raczyński oraz premier Kazimierz Sabat. Przywódcy emigracyjnych władz, no mówiąc krótko, potępili, jak to określili, wojskową dyktaturę komunistyczną w Polsce, która, jak stwierdzili, usiłuje steroryzować naród. Apelowali też o niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu potępienia no, akcji terroru, czyli stanu wojennego w Polsce. Domagali się też, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ zmusiła władze PRL do zniesienia stanu wojennego, do zwolnienia internowanych, no i rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami Solidarności oraz Kościoła. Nie mając dokładnych informacji o sytuacji w Polsce, no, władze emigracyjne kreśliły, można by powiedzieć, niemal taki, że apokaliptyczny obraz tej właśnie sytuacji w kraju rządzonym przez wojskową juntę, która, jak pisali, używa brutalnej siły uzbrojonych oddziałów, morduje robotników,
więzi przywódców i zamyka w obozach internowania dziesiątki tysięcy zwolenników Solidarności. Ten brak łączności z krajem potęgował, można powiedzieć, niewątpliwie grozę sytuacji. No, w tym dramatycznym apelu do wolnego świata prezydent i premier na wychodźstwie szacowali na przykład, że w obozach internowania przebywa około 50 tysięcy ludzi. Jak wiemy, było ich tych internowanych było kilkakrotnie mniej, czy nawet w tym początkowej, w pierwszych dniach stanu wojennego właściwie 10 razy mniej bez mała. A więc te 50 tysięcy przebywa w warunkach, jak pisano, grożących utratą życia z powodu zimna i głodu. W niedzielę 20 grudnia, więc tydzień po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL, w reakcji na to wydarzenie Polish Solidarity Campaign, czyli to była taka organizacja, ruch powstały w Wielkiej Brytanii jeszcze wiosną 1981 roku. Ruch powstały przy współpracy też władz na emigracji. Zorganizował wiec protestacyjny w londyńskim Hyde Parku. No, mimo padającego śniegu i deszczu w tej demonstracji wzięło udział no, chyba aż 15 tysięcy osób, z których olbrzymią większość stanowili młodzi Polacy, młodzi polscy emigranci. Ze specjalnie zbudowanej takiej trybuny do zgromadzonych przemawiali przedstawiciele głównych brytyjskich partii politycznych, brytyjskich związków zawodowych, no, domagając się zwolnienia internowanych, zniesienia stanu wojennego, wyrażając solidarność z polską Solidarnością. Następnie uformował się pochód, który skierował się pod polską, czy ambasadę PRL-u w Londynie. Na czele tej manifestacji, tego pochodu szli przedstawiciele emigracyjnych władz, no, z premierem Kazimierzem Sabatem, ponieważ jednak policja brytyjska zamknęła ulicę, na której znajdowała się ambasada PRL, no to cały pochód nie dotarł pod gmach, tylko kilkuosobowa delegacja wręczyła taką protestacyjną petycję, można powiedzieć, w ambasadzie PRL. W polskim Londynie dominowało przekonanie, że stan wojenny został wprowadzony pod naciskiem Kremla. I tu Karol Zbyszewski, redaktor naczelny poczytnego w środowisku emigracyjnym Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, komentując sytuację w kraju w ostatnim dniu 1981 roku, przyrównał Jaruzelskiego do Kislinga. Stwierdził, że wykonuje on moskiewską robotę polskimi rękami. No i jak dodał, tyrania Jaruzelskiego, tej kukły moskiewskiej, będzie tym przykrzejsza, że to tyrania miernoty. Podczas takich tradycyjnych, dorocznych uroczystości noworocznych w londyńskim zamku, czyli w siedzibie władz polskich na uchodźstwie, 1 stycznia 1982 roku, premier Sabat ponownie swoje przemówienie no, poświęcił sytuacji w kraju. Podkreślił, że generał Jaruzelski, dokonując zamachu stanu, no, wprowadził dyktaturę wojskową. Czy uczynił to z poduszczenia Moskwy, czy pod naciskiem Moskwy, w każdym wypadku uczynił to w interesie Moskwy. Tak oto powtarza się w historii Polski haniebna targowica, mówił emigracyjny premier. W tym noworocznym przemówieniu na zamku zamach Jaruzelskiego na wolę narodu polskiego, przeprowadzony, jak to stwierdził, sposobem moskiewskim, potępił również prezydent Raczyński. Z oburzeniem podkreślał, iż oszustwo i bandytyzm wschodni zdaje się nie mieć miary. Wzywał jednak rodaków do, można powiedzieć, odpowiedzialności, rozwagi za kraj. Jak mówił, naród nasz musi postępować rozumnie, bo przegrać może i naród najsilniejszy na skutek popełnionych błędów. Spośród różnych ugrupowań politycznych w polskim Londynie bodaj najbardziej taka zdecydowana czy radykalna, przynajmniej w tej
warstwie takiej werbalnej była reakcja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Publicysta organu prasowego ludowców na emigracji Jutra Polski w takim no, przepełnionym niewątpliwie emocjami artykule przyrównał nawet stan wojenny do Katynia. I tu cytat, w samym środku Europy pisał Janusz Kowalewski w końcu XX wieku, 13 grudnia roku pańskiego 1981, 100-tysięczna banda rozwydrzonych Janczarów na rozkaz swych właścicieli, właścicieli niewolników ze wschodu, rozpoczęła mordowanie, niszczenie, tępienie 36-milionowego narodu za to, że ten naród niczego więcej nie chciał na tej ziemi, jak tylko chleba i wolności. Jak stwierdził Kowalewski, był to Katyń Kainowy, no, gdyż jak argumentował, oprawcami na rozkaz i według dokładnie opracowanych instrukcji Moskwy byli jednak Polacy, jeśli janczarskie formacje mają jakąś narodowość. No tu można by dodać, że swoistego smaczku tej takiej bardzo ostrej wypowiedzi Kowalewskiego dodawałoby to, że w połowie lat 30. no, autor tych słów związany był z ruchem komunistycznym. Jeszcze z KPP w Polsce. Eugeniusz Romiszewski, redaktor Orła Białego, jednego z ważniejszych czasopism, periodyków emigracyjnych, miesięcznika w tym momencie, podzielał opinię, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została narzucona przez Związek Sowiecki. Moskwa, napisał w styczniowym numerze Orła Białego z 1982 roku, nakazała Jaruzelskiemu steroryzować Solidarność polskimi bagnetami. Wskazywał też na ogromne znaczenie tych 16 miesięcy legalnego istnienia w PRL no, Solidarności, tak jako niezależnego związku zawodowego. W lutowym numerze Orła Białego Romiszewski nie tylko podtrzymał tezę o sowieckiej inspiracji, ale stwierdził wręcz, że jak pisał, tak zwany stan wojenny w Polsce nie jest niczym innym, jak tylko z grubsza zamaskowaną zbrojną interwencją sowiecką wewnętrzne sprawy Polski. Sprzeciwiał się też nazywaniu LWP, czyli jak to określał, formacji reżimowych w Polsce, Wojskiem Polskim, a ich dowódcy, czyli generała Jaruzelskiego, polskim generałem. No, przekonywał, że gdyby Jaruzelski rzeczywiście był polskim generałem, to jak pisał, należałaby mu się nawet bez sądu kula w łeb za działalność na rzecz wrogów. Ale on jest sowieckim generałem spełniającym posłusznie nałożony na niego żandarmski obowiązek. Odmienne akcenty pojawiły się na łamach endeckiej myśli polskiej. No, generalnie działacze emigracyjnego Stronnictwa Narodowego wyrażali taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do Solidarności. Z jednej strony doceniając ten zryw z sierpnia 80 roku, w następnych miesiącach, jeszcze jeśli chodzi o ten legalny okres Solidarności, no, powiedziałbym, z taką narastającą nieufnością, czy nawet wręcz niechęcią obserwowali narastający, według nich przynajmniej, wpływ lewicy laickiej, czyli działaczy Komitetu Obrony Robotników Solidarności. I tutaj Antoni Dargas, prezes SN na emigracji i redaktor naczelny Myśli Polskiej, już po wprowadzeniu stanu wojennego uważał, że no właśnie, że stan wojenny i przejęcie faktycznej władzy przez wojsko było konsekwencją, jak stwierdził, niemożności znalezienia rozwiązań przez samych Polaków. Wobec szybko zbliżającej się katastrofy gospodarczej, sprawą zasadniczą według Dargasa było właśnie uzdrowienie, poprawa kondycji polskiej gospodarki, no ale według niego nie było to możliwe bez choćby minimum zaufania społecznego wobec władz PRL. No a to minimum nie mogłoby być osiągnięte według Dargasa bez zwolnienia
internowanych działaczy Solidarności. Redaktor Myśli Polskiej, przestrzegając przed wpływami lewicy laickiej oraz, jak pisał, elementów czysto radykalnych w Solidarności, wskazywał tutaj na wielki autorytet Lecha Wałęsy i, jak określił, jego instynktowne wyczucie rzeczywistości. Jeszcze bardziej wyostrzone opinie głosił Jędrzej Giertych, no, ten jeden niewątpliwie z czołowych działaczy ruchu narodowego na emigracji, choć już w 1961 roku został usunięty ze struktur Stronnictwa Narodowego. Niezwykle płodny publicysta. No, nie tylko przestrzegał rodaków w kraju przed, jak to określał, trockistami z KOR-u i odrodzeniem Piłsudczyzny, czy też wpływami żydowskimi i niemieckimi, ale także jako właściwie chyba jedyny, przynajmniej jakiś znaczący publicysta, działacz emigracyjny, z aprobatą wypowiedział się na temat autorów stanu wojennego i w ogóle na temat stanu wojennego. W takiej broszurze, no dość obszernej, bo blisko 100-stronicowej, opublikowanej w maju 1982 roku w Londynie, demaskując, tak by to można określić, działaczy KOR, tą właśnie lewicę laicką, twierdził, iż w ostatnich miesiącach 1981 roku narastała w Polsce rewolucja, która wiodła ją, jego zdaniem, no, w fałszywym kierunku. Najważniejszą rzeczą, której potrzebował kraj, było zaś, jak stwierdził Giertych, wytrwała praca i gospodarczy wysiłek. No, tymczasem ta rewolucja, której organizatorzy i propagatorzy wywoływali w całej Polsce strajki i wzywali cały naród do nieróbstwa i wypoczynku, to przypominam cytat z Giertycha, prowadziła Polskę do dalszego jeszcze pogłębienia ogólnego rozstroju i ruiny. Niosła też ze sobą, jak stwierdził emigracyjny czy narodowy publicysta, jeszcze jedno zagrożenie, no, czyli perspektywę interwencji zbrojnej sowieckiej. Na szczęście, dowodził Giertych, ten, no, moglibyśmy powiedzieć, czarny scenariusz nie ziścił się. I jak stwierdził publicysta dalej, zapewne nie spodoba się to niektórym moim czytelnikom, lecz oświadczam otwarcie, że uważam, że dobrze się stało, iż omawiany tu przewrót w dniu 13 grudnia nastąpił. Według Giertycha stan wojenny był działaniem polskim i Polsce służącym. Jak pisał, Grupa Wojskowa Polska uznała za potrzebne położyć tamę rozwijającej się anarchii i szykującej się rewolucji i dokonała przewrotu siłami polskimi i w interesie polskim. Tak, generała Jaruzelskiego moglibyśmy powiedzieć, tak w największym skrócie, rozprawiającego się z byłymi działaczami KOR-u i Solidarnością, Giertych traktował jako kogoś w rodzaju takiego taktycznego sojusznika, no, w walce właśnie z tymi trockistami, czy tymi, których Giertych uważał za trockistów, to może byłoby bardziej dokładne, i w walce z wpływami żydowskimi. Kreował wręcz autora stanu wojennego w tej swojej broszurze, no, na bohatera, wręcz na wzór patrioty. O, tam spekulował, czy to może nie jest ukryty katolik. Jeśli chodzi o Jaruzelskiego, tak, takiego opatrznościowego męża stanu, można by powiedzieć. Jesienią 1982 roku, więc kilka miesięcy później, wybrane fragmenty tej broszury Giertycha, opublikowanej czy wydanej w Londynie, jak mówiłem, przedrukował Krajowy Żołnierz Wolności, no, jeden z głównych organów prasowych stanu wojennego. Ten przedruk był bez wiedzy Giertycha, ale Giertych później wyraził, że tak powiem, aprobatę, zadowolony był z tego, że przynajmniej część jego poglądów, myśli ukazała się w oficjalnej formie w kraju.
To był taki cykl artykułów na łamach, tam chyba 8 artykułów, jak dobrze pamiętam, czy coś koło tego, na łamach Żołnierza Wolności. Ten cykl nosił wspólny tytuł Przedstawiciele emigracji polskiej w Londynie o ekstremistach Solidarności. No, o przedruku odpowiednio dobranych fragmentów broszury zadecydowała niewątpliwie zbieżność wielu ocen i poglądów Giertycha z oficjalnymi tezami propagandy PRL. Choć, jak mówiłem, to były wybrane fragmenty. Tam Giertych pisał, że to był jednak zamach z 13 grudnia, więc tego typu sformułowania oczywiście na łamach Żołnierza Wolności się jednak nie ukazały. To byłby taki pokrótce przegląd, powiedziałbym, no właśnie, opinii, poglądów, reakcji środowisk emigracyjnych na wprowadzenie stanu wojennego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panu Profesorowi. Proszę Państwa, i teraz łączymy się z Panią doktor Katarzyną Wilczok, adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, i posłuchamy omówienia tematu Zagraniczna pomoc dla Polski w stanie wojennym. Bardzo proszę, Pani doktor. Przepraszam, trzeba odkliknąć, że tak powiem, mikrofon. Dobrze. Jesteśmy, słychać świetnie. Dobrze? Okay. Super. Więc jeszcze raz ponownie witam Państwa bardzo serdecznie. No, bardzo mi przykro, że nie mogę uczestniczyć tak na żywo w konferencji, bo długo na to czekałam. No niestety warunki epidemiologiczne sprawiły, że muszę zostać w domu. Proszę Państwa, ja chciałam na dzisiejszym spotkaniu poruszyć kwestię, temat zagranicznej pomocy dla Polski w stanie wojennym, ale właściwie nie tylko w stanie wojennym, tylko no, w całej dekadzie lat 80. To zjawisko, myślę, nie doczekało się jeszcze pełnego opracowania. Również mój referat i to, co ukaże się w publikacji pokonferencyjnej, nie rości sobie prawa do całościowego spojrzenia na to zagadnienie. Temat mojego wystąpienia to zagraniczna pomoc dla Polski. No właśnie, dla Polski, niekoniecznie dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zaraz powiem, na czym polega ta zasadnicza różnica. No ale może trzeba rozpocząć od genezy, tak? To znaczy, od kiedy właściwie możemy mówić o zagranicznej pomocy dla Polski? Z moich badań wynika, zresztą to też nie będzie jakieś wielkie odkrycie, że ta zagraniczna pomoc inaczej wyglądała przed stanem wojennym, a miała nieco inny charakter po wprowadzeniu stanu wojennego. Była to pomoc z jednej strony kierowana do Solidarności, do struktur Solidarności, właściwie do instytucji, jaką była Solidarność, ale była także pomoc kierowana do polskiego społeczeństwa o charakterze takim charytatywnym. Pomoc zagraniczna to jest pomoc, która była świadczona zarówno z krajów demokratycznych, jak i tych krajów bloku wschodniego. No i wreszcie, jaki był stosunek władz PRL wobec tej otrzymywanej pomocy? Jakie były reakcje polskiego społeczeństwa na tą pomoc? I kolejne pytanie, co właściwie po latach z tej pomocy zostało? To znaczy, czy ostatnio była debata na temat rozliczenia stanu wojennego, a ja tutaj jeszcze bym chciała postawić inne pytanie. Czy nastąpiło odpowiednie podziękowanie osobom, które tą pomoc zagraniczną Polsce świadczyły, i to również instytucjom, i to przez całą właściwie dekadę lat 80., a powiem Państwu, że są również instytucje, które powstały w okresie stanu wojennego za granicą i działają do dzisiaj, i do dzisiaj pomagają Polsce, tak? Tak by właściwie można powiedzieć. Więc pytanie, czy Polska, dzisiejsza Trzecia Rzeczpospolita, należycie podziękowała tym ofiarodawcom z okresu
właśnie lat 80. O tym myślę, że nad tym zagadnieniem też warto byłoby się zastanowić, no i wreszcie zadać sobie pytanie, czy jeszcze dzisiaj można coś zrobić, aby tym ofiarodawcom podziękować, aby generalnie, myślę, przywrócić pamięć o zagranicznej pomocy dla Polski, ponieważ ta pomoc była czymś wyjątkowym. Właściwie była to największa pomoc, która trafiła, zagraniczna pomoc dla Polski od czasu dostaw z UNRWA w latach 40. Ale może po kolei, tak? Od kiedy zaczęła się właściwie pomoc dla Polski? No, może to Państwa nieco zdziwić, ale tak naprawdę taka większa wrażliwość krajów, społeczeństw krajów demokratycznych na świadczenie pomocy pojawiła się w 1979 roku, kiedy matka Teresa z Kalkuty otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Ona wtedy wystosowała taki apel, aby właśnie podejmować misje humanitarne do krajów potrzebujących. Tak się złożyło, że jednym z krajów potrzebujących w latach 80. okazała się Polska. Początkowo pomoc zagraniczna, mówię tutaj o Zachodzie i generalnie o krajach demokratycznych, pojawiła się w grudniu 1980 roku, czyli już po powstaniu Solidarności. I oczywiście myślę, że ta pomoc była w dużym stopniu związana właśnie z narodzinami Solidarności, z tym całym fenomenem, no bo właściwie Polska, czy też Solidarność znalazła się na łamach największych gazet światowych, tak, tworzono programy o Polsce, Solidarność była pewnym fenomenem, była tym ruchem, który dążył do większych swobód, wolności, do chciał lepszego świata, no tak tutaj ideowo to określę. Więc tak naprawdę ta pomoc zaczyna się od grudnia 1980 roku. Ona była kierowana zarówno, jak już mówiłam, do struktur Solidarności i polegała ona przede wszystkim na dostarczaniu sprzętu poligraficznego, także na wsparciu finansowym. Został utworzony bank leków na ratunek, tutaj przede wszystkim z inicjatywy Zbigniewa Gryszkiewicza, który jeżdżąc po krajach Europy i po Stanach Zjednoczonych, no, zachęcał właśnie do tego, aby udzielać Polsce pomocy, przede wszystkim tutaj właśnie w postaci leków, aparatury i sprzętu medycznego, czego w PRL-u bardzo brakowało. Więc można powiedzieć, że to był jeden taki kanał pomocy. Natomiast drugim kanałem była pomoc skierowana stricte do polskiego społeczeństwa, niekoniecznie wypływająca z, czy powiązana z istnieniem Solidarności, no bo tak jak powiedziałam, Polska zaczęła być postrzegana jako kraj wymagający wsparcia na razie charytatywnego, tak? Później będzie to już wsparcie humanitarne. No w 1981 roku wprowadzono kartki na niespotykaną wcześniej skalę, no wcześniej do takiej takie kartki pamiętały osoby z lat 50., tak? Więc była to największa, w latach 80. nastąpiła największa reglamentacja towarów od 1953 roku. I ta pomoc zagraniczna była kierowana na adres kilku instytucji. Z jednej strony były to instytucje państwowe, przede wszystkim tutaj Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, ale także na przykład Polski Czerwony Krzyż czy Polski Komitet Pomocy Społecznej. Drugim rodzajem instytucji były to instytucje kościelne. Tutaj mamy Polską Radę Ekumeniczną oraz Komisję Charytatywną Episkopatu Polski. I w 1981 roku została utworzona taka specjalna komisja rządowa. Jej pełna nazwa to Komisja do Spraw Koordynacji, Przewozu i Rozdziału Darów z Zagranicy. Przewodniczył jej wiceprezes Rady Ministrów Jerzy Ozdowski. Ta komisja miała koordynować
pomoc, która pojawiała się z zagranicy. No przede wszystkim chodziło o to, aby te towary, które trafiały do Polski, miały odpowiedni atest. Sprawdzano tutaj przede wszystkim właśnie sprawdzano, czy można te towary dopuścić do spożycia, generalnie do obrotu, więc współpracowano na przykład z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Na przykład Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1981 roku podpisało umowę z organizacją amerykańską, organizacją CARE, która właśnie miała przysłać do Polski zarówno towary żywnościowe, jak i leki. Było to porozumienie opiewające na kwotę 14 milionów dolarów amerykańskich. Część tej pomocy przed stanem wojennym trafiła do Polski, natomiast nie w tym pełnym wymiarze. Tutaj pozwolę sobie pokazać Państwu, dlaczego nie potrafię. O, statystykę. I tak, proszę Państwa, w 1981 roku do Polski trafiło 4680 ton produktów. Nie było to jeszcze bardzo, bardzo dużo. W kolejnych latach, jak Państwo widzicie, jest tej pomocy o wiele więcej. Ale co ciekawe, w listopadzie 1981 roku Główny Urząd CEU podjął decyzję, bezterminową decyzję o zwolnieniu właśnie z cła przewozowego przesyłek z zawartością towarów o charakterze pomocy społecznej właśnie nadsyłanych na adres Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Tak więc no, tutaj jest teraz mi trudno powiedzieć, czy było to już działanie mające na celu no gdzieś tam ułatwienie dostarczania tej pomocy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wydaje się, że tak. Z tego też wynika, że władza nie była negatywnie nastawiona do tej pomocy, więc no zdawała sobie sprawę, że sytuacja oprowizacyjna w Polsce jest bardzo trudna i ta pomoc, no można powiedzieć, że była jej na rękę. No i proszę Państwa, wreszcie następuje dzień 13 grudnia 1981 roku. Zostaje wprowadzony stan wojenny. Jest to szok zarówno dla polskiego społeczeństwa, jak i dla opinii międzynarodowej. Znamy te takie najważniejsze symbole wsparcia dla Polski. Natomiast no, podczas gdy jeszcze na tych szczeblach rządowych ważono opcje, zastanawiano się, czy potępić decyzję generała Jaruzelskiego i stan wojenny, czy też przyjąć taką bardziej przyjąć takie bardziej stanowisko zrównoważone, wyważone, no bo w końcu też te kraje demokratyczne prowadziły interesy ze Związkiem Sowieckim, ale także i z PRL-em, więc no, niektóre kraje nie chciały po prostu pogarszać wzajemnych relacji. Niemniej, podczas gdy właśnie na tych szczeblach rządowych ważono opcje, to z taką bardzo bezinteresowną pomocą wyszły społeczeństwa tych krajów demokratycznych. To było coś niespotykanego, na pewno nie w Polsce. Wtedy też polskie społeczeństwo cieszyło się wielką sympatią tych społeczeństw krajów demokratycznych i to bardzo wielu. Jak tutaj Państwo mogą zobaczyć na slajdach, w 1982 roku z zagranicy, z tych krajów demokratycznych, trafiło do Polski 260 tysięcy ton produktów, głównie artykułów spożywczych, a i tak są to dane, które tylko pochodzą z Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, która nie była jakby jedynym dystrybutorem tej pomocy. Bo właśnie co zmieniło się po 13 grudnia?
powstające na Zachodzie liczne komitety wsparcia dla Polski, one nie chciały wysyłać tej pomocy na adresy instytucji państwowych. I taką instytucją zaufania publicznego stał się Kościół katolicki. Kościół katolicki świadczył pomoc charytatywną poprzez właśnie działalność Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, której przewodniczył biskup Czesław Domin. Tak się akurat złożyło, że biskup Domin był biskupem pomocniczym w diecezji katowickiej i cała dokumentacja Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski znajduje się obecnie w archiwum archidiecezjalnym w Katowicach, tak więc mogłam do tej pomocy, do tych materiałów po prostu dotrzeć. I proszę Państwa, udzielanie pomocy poprzez Komisję Charytatywną Episkopatu Polski było częściowo wygodne, tak? Ponieważ jakby taką podstawową komórką świadczenia pomocy tutaj na poziomie parafii były właśnie parafialne zespoły charytatywne, które już były zorganizowane, tak więc łatwiej było poprzez te kanały po prostu dostarczać pomoc. W tym czasie pomoc zagraniczna ma już dwojaki charakter. Pierwsza jest to dalej pomoc, która była kierowana do podziemnych już struktur Solidarności. Oczywiście ona już jest nielegalna, ale była to także pomoc kierowana do wszystkich osób represjonowanych, internowanych. W Polsce ta pomoc była świadczona poprzez powstające w każdej diecezji biskupie komitety pomocy, ale była także właśnie ta pomoc charytatywna, właściwie już w tym momencie humanitarna, kierowana do wszystkich potrzebujących obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ta pomoc to były przede wszystkim artykuły podstawowej potrzeby. Ktoś mi kiedyś powiedział, że no zajmuje się liczeniem tych kostek mydła, które do Polski trafiały. No nie jest to do końca prawda, ponieważ no właśnie głównym moim celem jest pokazanie tego fenomenu, zjawiska, jakim było tak wielkie zaangażowanie społeczeństw demokratycznych w pomoc Polsce. Ale Komisja Charytatywna rzeczywiście Episkopatu Polski ustaliła taką listę towarów, które pierwszej potrzeby, które należy przesyłać. Była to przede wszystkim oczywiście pomoc materialna, tutaj wypisałam te towary, ale także była to pomoc w postaci sprzętu medycznego. Ta pomoc trafiała poprzez zarówno drogą lądową, jak i morską. Były to ciężarówki, były to poprzez właśnie w ciężarówkach, w wagonach kolejowych, ale także pomoc przypływała statkami do portu w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. Tak jak mówiłam, były to artykuły podstawowej potrzeby. Z moich obliczeń wynika, że ta pomoc w 1982 roku była największa. 260 tysięcy ton produktów to jest 34% całej pomocy, tak więc można założyć, że do Polski w 1982 roku dotarło nie mniej niż 310 tysięcy ton produktów. W roku następnym, w 1983, ta pomoc już była znacznie mniejsza, jest to tylko, a może aż 31 tysięcy ton produktów. Największa pomoc była otrzymywana ze Stanów Zjednoczonych, z Republiki Federalnej Niemiec, Francji, a także Wielkiej Brytanii. Francja. Było we Francji działało wiele komitetów pomocy Polsce. Tutaj Magdalena Hieruda i Kiełczewska obliczyła, że było to nawet 400 komitetów pomocy. Głównie tworzyli je Francuzi, chociaż były także te komitety utworzone przez Polonię, jak na przykład Biuro Koordynacyjne w Paryżu, czy Komitet Świętego Wincentego a Paulo. Również Republika Federalna Niemiec. Tutaj ta pomoc miała nieco inny
charakter, ponieważ ona płynęła przede wszystkim przez kanały kościelne i to zarówno kościoła rzymskokatolickiego, jak i luterańskiego. W Wielkiej Brytanii również powstało kilkanaście instytucji, stowarzyszeń, fundacji, które były powołane tylko i wyłącznie po to, aby nieść pomoc Polsce. Oczywiście udało się znaleźć zdjęcia z różnych krajów, różnych osób, które tą pomoc organizowały. Poza właśnie pomocą żywnościową była to też, i to było bardzo istotne, pomoc medyczna, były to łóżka, aparatura, ale nawet strzykawki, sól fizjologiczna, więc te towary były tymi, których w PRL-u po prostu brakowało. Tutaj zdjęcie doktor Bożeny Laskiewicz, która organizowała pomoc w Wielkiej Brytanii. Jej komitet pomocy powstał w 1981 roku i on działa do dzisiaj. Właśnie do dzisiaj są organizowane zbiórki na zakup potrzebnego w Polsce sprzętu medycznego, oczywiście teraz bardzo nowoczesnego. Tak więc te instytucje, stowarzyszenia, które niektóre powstały właśnie w 81-82 roku, działają do dnia dzisiejszego. Biskup Czesław Domin odbył także taką podróż po krajach Europy Zachodniej, przemawiał w Parlamencie Europejskim, dziękując właśnie za pomoc dla Polski. No reasumując, trzeba powiedzieć, że społeczeństwa przynajmniej 24 krajów świata przystąpiły do tej spontanicznej akcji wsparcia materialnego dla Polski w stanie wojennym. Była to rzeczywiście największa zagraniczna pomoc od okresu tych dostaw z UNRWA. W 1982 roku była ona największa. Polska była postrzegana jako kraj już nie wymagający wsparcia charytatywnego, ale było to wsparcie o charakterze już humanitarnym, tak? Czyli postrzegano, że Polsce, Polakom grozi niemalże klęska żywiołowa. Tak na marginesie muszę powiedzieć, że dzisiaj w Polsce, jak sobie sprawdziłam, przejrzałam raport Federacji Polskich Banków Żywności, wynika z niego, że w Polsce corocznie marnuje się 5 milionów ton jedzenia i to głównie w gospodarstwach domowych, więc to też obrazuje, jak zmieniły się czasy i w jakiej kondycji jest dzisiaj polskie społeczeństwo. Więc proszę Państwa, już nie mam wiele czasu, tylko chciałabym jeszcze zasygnalizować, że ja głównie skupiłam się tutaj na tej pomocy idącej z Zachodu, natomiast także nie można zapomnieć o pomocy z krajów bloku wschodniego. Ona miała oczywiście zupełnie inny charakter. Ona była wymuszona, była ona organizowana na polecenie Kremla, ale przykładowo w 1981 roku, w pierwszym kwartale, do Polski zostało przysłanych 500 tysięcy ton zboża i 64 tysiące ton warzyw, owoców i innych przetworów. Niestety nie udało mi się znaleźć pełnych statystyk, jak ta pomoc wyglądała w kolejnych kwartałach. Chyba wydaje się, że w stanie wojennym ona została zintensyfikowana. Niestety nie dotarłam do raportów. Nie jest to tak proste, jak zakładałam i myślałam. Także później za pośrednictwem Czerwonego Krzyża Czechosłowackiego, Jugosławiańskiego, Nerdowskiego, Rumuńskiego była też przysyłana pomoc do Polski. Natomiast społeczeństwa tych krajów bloku wschodniego miały zakaz organizacji pomocy Polakom. Mam tutaj relacje po... Dobrze, dwa zdania.
Dobrze. Relacje Polki, która właśnie mieszkającej na Węgrzech, która o tym wspomina. No i na koniec, jaka była reakcja władz PRL-u. Jeszcze w 1981 roku ambasador w Kolonii Jan Chiliński mówił, że no jest to wstyd dla Polski, jest to wielka porażka. Takie same zdanie miał wiceminister spraw zagranicznych Józef Wiejacz, który w czerwcu 1981 roku poruszył właśnie tą kwestię na jednym z spotkań KC. Powiedział, paczki i leki to żenujące, no niestety, ale musimy się na nie zgodzić. Tak więc tutaj władze były mimo wszystko otwarte na tą pomoc płynącą również z krajów demokratycznych. No i nie było prawdą to, co powiedział Jerzy Urban po wprowadzeniu sankcji przez Ronalda Reagana, że rząd sam się wyżywi i że rząd, czy właściwie już w tym momencie WRON, nie przejmowała się zupełnie tak tą sytuacją aprowizacyjną Polski, no bo nie chciano oczywiście, aby prestiż Polski upadł zupełnie, co jak wiemy i tak nastąpiło. I na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor za ciekawy referat. Proszę państwa, przechodzimy do następnego wystąpienia. Tym razem o zabranie głosu poproszę pana profesora Marka Kornata, sowietologa, kierownika zespołu zakładu dziejów dyplomacji i systemów totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i wysłuchamy tematu, referatu Światowa dekoniunktura polityczna dla Związku Sowieckiego 1978-1989. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję. Proszę państwa, w tak krótkich rozmiarach czasowych, jakie mamy, z pewnością nie sposób powiedzieć o tak szerokim temacie wszystkiego, nawet tego, co najważniejsze, to też chciałbym od razu powiedzieć, że celem mojego wystąpienia byłoby w zwięzły sposób zwrócenie państwa uwagi na fenomen upadku czy też załamania się światowej reputacji, nazwijmy to w ten sposób może, systemu sowieckiego. W każdym razie jego atrakcyjności z perspektywy ludzi Zachodu, bo z takim zjawiskiem z pewnością mieliśmy do czynienia. Jak wiadomo, nie muszę chyba w tym gronie nikogo przekonywać, nas historyków, jest to zjawisko, o którym chcę powiedzieć, takie, które wyznacza dosyć ważny kontekst dla tych wydarzeń, które są przedmiotem naszej konferencji. Proszę państwa, jak wiadomo i to jest oczywiste, występuje między w ogóle, czy to ideą komunistyczną, także systemem sowieckim, a z drugiej strony faszyzmem czy narodowym socjalizmem zasadnicza różnica. Te ostatnie nie przyciągały z całą pewnością zbyt licznych zwolenników na zewnątrz. Były obserwowane raczej z dystansem, dominowała krytyka, od czasu do czasu jakieś indywidualne poparcie. Natomiast ustrój sowiecki, jak to kiedyś powiedział wybitny historyk francuski François Furet, za sprawą mitu października 1917 roku zdobył sobie wielu zwolenników na Zachodzie, oddziaływał na wyobraźnię człowieka Zachodu, jawił się rzeczywistą alternatywą dla, no może tak to ujmijmy, i kapitalizmu, ale i w jakiejś mierze cywilizacji Zachodu. I to jest zjawisko, które dotyczy i elit politycznych, i dotyczy oczywiście elit umysłowych Zachodu, o czym nie muszę chyba w tym gronie szerzej rozprawiać. Fenomen ideologicznych wyznawców jeszcze w okresie międzywojennym jest jednym z ważniejszych zjawisk ówczesnych stosunków międzynarodowych i daje się on zaobserwować, zwłaszcza w latach 30. Chodzi mi tu przede wszystkim o to, co się wiąże z fenomenem antyfaszyzmu.
Antyfaszyzm ożywia na nowo reputację Związku Sowieckiego na terenie międzynarodowym. Jest to widoczne. Wspomniany już profesor Fire w swojej ważnej, niezwykle ważnej książce, mam na myśli książkę Le passé d'une illusion, czyli mam na myśli książkę przetłumaczoną Przeszłość pewnego złudzenia, której drugie wydanie poprzedził wstępem obecny tu wśród nas profesor Andrzej Paczkowski. Otóż profesor Fure argumentuje, że właściwie to można mówić o zasadniczym ożywieniu, tak to ujmijmy, atrakcyjności idei komunistycznej i w ogóle systemu sowieckiego pod wpływem fenomenu antyfaszyzmu, a niewątpliwy, bezsporny wkład Związku Sowieckiego w pokonanie III Rzeszy był koronnym argumentem przemawiającym za pozytywnym ustosunkowaniem do tego państwa i był ważnym czynnikiem stosunków międzynarodowych doby zimnej wojny, a zwłaszcza okresu po II wojnie światowej, o czym wiadomo. W momencie, kiedy więc II wojna światowa się kończy, mamy do czynienia z poważnym wsparciem tej reputacji pozytywnej, oczywiście na terenie międzynarodowym systemu komunistycznego. Co jest istotne, ten mit przesłonił takie zjawiska jak zbrodnicze rządy Stalina, głód w wielu rejonach kraju, o czym dobrze wiemy, pakt Ribbentrop-Mołotow, o czym też dobrze wiemy, i to wszystko, co się nam kojarzy ze straszliwymi w dziejach Związku Sowieckiego latami 30. Można by powiedzieć, proszę Państwa, że tak jakby trzy czynniki wpływały na tę powojenną, po II wojnie światowej, atrakcyjność na zewnątrz, na zachodzie, bo do zachodu się ograniczam, systemu komunistycznego i Związku Sowieckiego. Wspomniany już antyfaszyzm, połączony z tezą o koronnym wkładzie w pokonanie III Rzeszy, ze strony tego państwa doszedł antykolonializm, który jest bardzo widoczny i bardzo znaczący. Był rozgrywany przez politykę, propagandę i dyplomację sowiecką w sposób fenomenalny. No i dochodzi jeszcze teoria, już po śmierci Stalina zrodzona, teoria mająca zakorzenienie w retoryce Lenina, ale dopiero mocno skierowana do świata zewnętrznego przez 20. Zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, a mianowicie teoria pokojowego współistnienia i tym samym walki o pokój. Walka o pokój jako jedno z podstawowych przesłań świadczących o atrakcyjności systemu sowieckiego w oczach oczywiście ludzi Zachodu, bo cały czas o tym mówimy. Ta, proszę Państwa, koniunktura ideowa, i tu przechodzę już do zasadniczej części mojego wystąpienia i też przepraszam za skrótowość i pewne nieuniknione uproszczenia, ta koniunktura ideowa poważnie słabnie. Pod koniec, na przełomie lat 70. i 80. i później, zwłaszcza w latach 80. jest to widoczne w tym, jak przeobraża się, kiedy spojrzymy na to, jak przeobraża się wizerunek państwa sowieckiego na terenie Zachodu. Co jest istotne, takie posunięcia jak interwencje zbrojne na Węgrzech 1956 i w Czechosłowacji w 1968, połączone z proklamacją nieformalną, ale wyraźną doktryny Breżniewa, nie oddziaływały w taki sposób, który by w poważny sposób załamał ów wysoki poziom reputacji Związku Sowieckiego w środowiskach Zachodu. Było to z pewnością jakoś przesłonięte polityką odprężenia, która w tamtym czasie świeciła swój triumf, ale to się zaczęło zmieniać później i o tym tu chcę powiedzieć. Z pewnością, proszę Państwa, bardzo ważnym wydarzeniem jest, co zabrzmi może banalnie, bo już tyle razy o tym mówiono, ale trudno tego nie podkreślić, mianowicie ważną rolę, jest to związane z ważną rolą międzynarodową papiestwa pod rządami Jana Pawła II. Przede wszystkim zaś zasadnicze przesłanie tego papieża, jakim jest upomnienie się o wolność religijną, co stwarzało, nadawało czynnik ofensywny i antytotalitarny polityki Kościoła, czego wcześniej Kościół Pawła VI, Kościół Ostpolitik nie miał. Po drugie, trzeba z pewnością wspomnieć o wprowadzeniu do polityki międzynarodowej czynnika praw człowieka
I tu wszyscy podręcznikowo powołujemy się na konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie w Helsinkach, na akt końcowy tej konferencji i na te wszystkie wydarzenia i posunięcia polityki amerykańskiej, które wtedy miały miejsce. Wydaje się jednak, że dopiero pod rządami prezydenta Reagana ta sprawa przybrała realnych kształtów i była konsekwentnie realizowana w sposób dosyć ofensywny, mający na celu osłabienie owej zewnętrznej reputacji Związku Sowieckiego w toczącej się zimnej wojnie, która nabrała nowej dynamiki. Po trzecie, dochodzi tu z pewnością do głosu inwazja Afganistanu, o czym dobrze wiemy. Inwazja Afganistanu jako pokaz siły, nowy pokaz siły państwa sowieckiego, któremu Zachód przeciwstawił program dozbrojenia, jak wiadomo. I wreszcie dochodzi tu kryzys Polski, o którym nie sposób nie powiedzieć. Kryzys Polski, który ma swoje osobne znaczenie, o którym powiem za chwilę. W każdym razie te wszystkie wydarzenia tworzące określony kontekst międzynarodowy sprawiają, że państwo sowieckie rzeczywiście kształtuje się w swoim wizerunku jako potęga jednowymiarowa, jak to powiedział Zbigniew Brzeziński, a mianowicie korzystam z tego kapitalnego określenia, potęga jednowymiarowa albo mocarstwo jednowymiarowe, a mianowicie takie, które ma tylko do zaproponowania światu siłę i nic więcej i sprawdza się tylko w jednej konkurencji w zbrojeniach, w produkcji bomb i rakiet. To jest niezwykle ważne doświadczenie owych przeobrażeń ideowych, o których mówimy. Kryzys Polski, proszę Państwa, ma swoje osobne znaczenie. Byłoby rzeczą skazaną z pewnością, aby przeprowadzić pogłębione próby studiów na ten temat, jak był on odbierany za granicą przez perspektywy czy to elit umysłowych, politycznych, czy to w ogóle opinii publicznej, opinii masowej. Chcę tylko zwrócić uwagę, że z pewnością to, iż kryzys ten wywołał sprzeciw robotników wobec reżimu, który miał tę klasę społeczną właśnie uszczęśliwić. Był niezwykle ważny. Był niezwykle ważny i był zaskakujący dla wszystkich, którzy mieli złudzenia co do najpierw sowieckiego października, potem sowieckiego państwa i w ogóle te złudzenia poważnie nadwątlił. Po drugie, trzeba wspomnieć o fakcie spektakularnego stłumienia siłą Solidarności, no bo taka jest rzeczywistość, a mianowicie chodzi mi o stan wojenny, przemocą, co dodatkowo pogłębiało owo wrażenie o jednowymiarowości potęgi sowieckiej, bo przecież było oczywiste, że reżim Jaruzelskiego działa w interesie Sowietów, niezależnie od tego, jakby później to posunięcie z 13 grudnia nie było tłumaczone czy usprawiedliwiane przez jego wykonawców. I wreszcie trzeba dodać, to też się pojawia w komentarzach dotyczących polskich wydarzeń z lat 1980-81 i tak dalej, mianowicie przekonanie o nieskuteczności sowietyzacji, o której myślano, którą brano w rachubę, w każdym razie sowietolodzy zachodni, zwłaszcza ci, którzy zachowali antykomunistyczną orientację. To było niezwykle, niezwykle ważne w tamtych czasach. Proszę Państwa, Zachód Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, wymienię przywódców tych dwóch mocarstw anglosaskich, a więc mocarstw będących dawniej sygnatariuszami układów jałtańskich, miał swoje antykomunistyczne i wolnościowe oblicze i co do tego przecież nie ma żadnych wątpliwości. Było ideowo ofensywne i konserwatywne, co też nie jest bez znaczenia. Trzeba tu podkreślić, że polityka zagraniczna prezydenta Reagana nie miała na celu, a w każdym razie nic o tym mi nie wiadomo, doprowadzenie czy też spowodowanie krachu czy upadku Związku Sowieckiego. Chodziło raczej o moralne i polityczne wzmocnienie Zachodu, a także militarne wzmocnienie Zachodu poprzez dozbrojenie, aby, jak się wyraził zresztą prezydent Reagan, wielokrotnie się tak wyrażał, renegocjować światową równowagę sił z pozycji bardziej
korzystnych dla Zachodu. Wyzyskać więc chciał, to jest oczywiste i może nawet banalne, polski kryzys do tak nakreślonych założeń swojej polityki, czyniąc wszystko, co możliwe, aby cel ten oczywiście osiągnąć. Proszę Państwa, mit sowieckiego mocarstwa jako potęgi będącej inkarnacją antyfaszyzmu, bynajmniej nie wygasł całkowicie, on jeszcze do dzisiaj jest żywy, ale został poważnie zrównoważony inną narracją, o bankructwie, samoczynnym bankructwie od wewnątrz systemu komunistycznego, przeciwko któremu występują także ci, którzy mieli być w pierwszym rzędzie uszczęśliwieni i mieli być tą klasą społeczną, która ma mesjańskie prawdziwie zadania. Powstaje oczywiście pytanie, jaki jest związek między owym kryzysem reputacji zagranicznej Związku Sowieckiego a pierestrojką, a ściśle jej genezą. Z pewnością byłby to interesujący temat na osobne badania historyczne. O ile można odczytać dzisiaj intencje Gorbaczowa, chodziło mu o wywołanie pozytywnego dla Związku Sowieckiego impulsu międzynarodowego poprzez przesłanie reformatorskie zmierzające do nadania ustrojowi sowieckiemu bardziej ludzkiego oblicza, co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. Chodziło też o wytchnienie w zbrojeniach. To przesłanie reformatorskie było z tym powiązane. Ale sądzę, że owa światowa dekoniunktura, o czym mówiłem, miała tu swoje znaczenie. I kiedy rozpatrujemy różne teorie przyczyn upadku systemu sowieckiego i Związku Sowieckiego, a tych teorii jest dużo, to na ten temat można było napisać osobną książkę, wspomina się choćby przyczyny gospodarcze, zresztą dosyć oczywiste, wspomina się rolę czynnika narodowościowego jako rozkładowego, pisał o tym choćby profesor Roman Szporluk. Mówi się o pierestrojce jako sile sprawczej załamania od wewnątrz, legitymizacji, podważenia legitymizacji ustroju komunistycznego jako jednopartyjnego, o czym pisał choćby szeroko niedawno zmarły profesor Andrzej Walicki. Do tego trzeba jeszcze dodać wspomniany czynnik kryzysu międzynarodowej reputacji i braku koniunktury, dekoniunktury dla systemu sowieckiego na terenie zagranicznym. Ten regres i defensywa były z pewnością związane z decyzją o pierestrojce. Przekonanie, proszę Państwa, o tym, że jakieś państwo czy naród ma światu coś do przekazania, jest z pewnością jednym z ważnych elementów stosunków międzynarodowych, wręcz ponadczasowo, także jest i dzisiaj. Jest to pewien element tego, co nazywa się soft power. W warunkach, o których mówimy, ten czynnik przestał działać, a w każdym razie nie działał tak skutecznie na rzecz Moskwy jak wcześniej. To jest dosyć oczywiste. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć jeszcze, że sprawy te, nie chcę tu wprowadzać żadnych aktualizacji politycznych, bo przecież nie o to chodzi, ale dzisiejsza Rosja, która prowadzi, jak wiadomo, ofensywną i przemyślaną politykę historyczną, bo trzeba tego określenia tutaj z pewnością użyć, dobrze rozumie znaczenie na przykład czynnika antyfaszyzmu, który był tak szeroko eksploatowany w propagandzie komunistycznej, do tych tradycji nawiązuje, prowadzi swój dyskurs skierowany do Zachodu i to jest także jeszcze jedna z odsłon problemu, o którym starałem się powiedzieć. Problem atrakcyjności ustroju komunistycznego dzisiaj jest już czysto akademicki z pewnością, ale w polityce rosyjskiej jest to sprawa i tożsamości Rosji dzisiejszej i jej roli w stosunkach międzynarodowych. To tyle, przepraszam za skrótowość, bo chyba wyczerpałem całkowicie albo prawie swój czas. Chcę tylko powiedzieć, że szerzej te tezy ewentualnie rozwinę w swoim
artykule będącym pokłosiem tego referatu. W każdym razie, kończąc, jeszcze jedna uwaga. Polska w tym procesie, o którym mowa, odgrywa dosyć istotną rolę. Odgrywa swoją istotną rolę za sprawą kryzysu, jakiemu dała początek Solidarność. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję referentce i referentom z tej części konferencji. Proszę państwa, dyskusje, jeżeli będą takie głosy, odbędziemy po następnym jakby panelu. Tym razem będzie to część najkrótsza. Bardzo proszę pana doktora Tomasza Pączka, adiunkta w Akademii Pomorskiej, który powie nam o restalinizacji, czyli Polska w dobie stanu wojennego 1981-89. I proszę państwa, ja powiem na temat, przepraszam, bo widzę, że będziemy musieli zrobić króciutką przerwę w emisji. Ja powiem temat, który nazwałem początkowo Sąd nad patronem dekady Vox Populi, ale to się po wczorajszej naszej konferencji trochę zmieniło, ale powiem, jak już będę przystępował do referowania. Także teraz widzów proszę o minutę, dwie cierpliwości. Musimy zrobić przerwę techniczną.